jego wynagrodzenia z walk, można spokojnie uznać, że nie narzeka na swoją sytuację finansową. Dlatego zaskakującym jest fakt, że rzeczywiście w urzędzie skarbowym ma lub miał sporą kwotę do zapłacenia i to z tytułu zaległości. Czy te kwoty są jakieś ogromne? Na pewno duże. Można na luzie za to kupić dobrej klasy samochód, a ponoć jest tego więcej. Amadeusz według słów Arkadiusza Tańculi ma zalegać także u innych osób. Aha. Dobra, to zobaczmy ten film Tańculi w takim razie. Tańcula. To? On ma tylko grube współprace, inni influencerzy reklamują chłam. No niektórzy może reklamują chłam, ale przynajmniej nie reklamują skamu. Na ręce zegarki po kilkaset tysięcy złotych, na szyi diamenty za kilkadziesiąt, może też set tysięcy złotych. A tutaj się okazuje, że w urzędzie skarbowym nie zapłacono. Nasz władca piekiełka zapomniał, że w Polsce nie wolno reklamować gier hazardowych, nie wolno reklamować stron i podmiotów, które taki hazard również promują. W lewym górnym rogu bardzo często pojawia się logo jego sponsora, czyli GG Poker. Dostałem kolejny pozew, tutaj jest pełnomocnictwo. Słuchajcie, śmiem też twierdzić, że nieprzypadkowo ten pozew przyszedł akurat teraz. Dzień dobry, siemanko, cześć kochani, witam was w pierwszym i pewnie ostatnim, może nie ostatnim, no dobra, odcinku Dziennikarskie Mniej Niż Zero. A w dzisiejszym odcinku poruszymy dwóch panów i dwie sprawy. Pierwsza z nich to jest mój przyszły przeciwnik Amadeusz Ferrari Roślik, znany też jako Farmazeusz, a po dzisiejszym materiale będzie również znany jako Skamadeusz. Drugą osobą, którą poruszyliśmy, jest mój przeszły rywal, który odbija mi się czkawką Stanów Zjednoczonych na turniej pokera, w którym grał o 10 milionów. Nie przejmuj się, Sywek, komentarzami. Ale nawet jakich, jakimi? To ja nie widzę nawet tych komentarzy. W Las Vegas. No ale chyba niestety nasz władca piekiełka zapomniał, że w Polsce nie wolno reklamować gier hazardowych, nie wolno reklamować stron i podmiotów, które taki hazard również promują. Na filmie swoim YouTube'owym 10 milionów Las Vegas w lewym górnym rogu bardzo często pojawia się logo jego sponsora, czyli GG Poker. A on jest też cały czas w ubraniach promujących markę. W Polsce, moi drodzy, nie wolno reklamować hazardu, gier hazardowych, ani innych takich rzeczy. Wyjątki stanowią podmioty, które są wpisane na liście. Ale jak wejdziemy na taką listę, to niestety film... Kiedy odcinek w ambasadzie? Może poniedziałek, może wtorek, może środa, ale raczej początek tego tygodnia. A może już jest zmontowany, muszę pojechać do konsulatu, zobaczyć. GG Poker tam nie ma. To wszystko tu dostaniecie oczywiście w linkach. Amadeusz jest sponsorowany przez tą firmę, a na wideo, jak również na poście instagramowym, nie zaznaczył tego, że jest to post sponsorowany. Od razu rozwieję te pewne spekulacje, bo zaraz powiecie, że jestem hipokrytą, bo sam miałem wystąpić w Casino Star, w którym mieliśmy grać w pokera. Tylko tam miało to być tak rozwiązane i tak nam to było przedstawione, zresztą jak wielu innym influencerom, że my nie gramy na pieniądze, tylko będziemy grać na nagrody. I że to przez to miało być legalne, ale jak się okazało, Krzysiak, to jest nielegalne, więc człowiek uczy się na błędach. Zresztą było o tym głośno, cała Polska o tym mówiła i gadała, a to raczej naszego Amadeusza do niczego nie skłoniło, niczego nie nauczyło i on dalej promuje gry hazardowe w Polsce, co jest naprawdę surowo zabronione. Co więcej, on nawet nie oznaczył ich, że to jest promocja, że to jest reklama, a wszyscy dobrze wiemy, że to jest jego sponsor, który mu za to płaci. Ukokik, jestem gorszy niż kurwa Maja Staśko. Doniosłem na was wszystkich. Więc to jest pierwsze takie większe przewinienie, wiadomo, a Amadeusz, nasz Skamadeusz, słynie z różnych reklam, reklamowania różnych podmiotów, między innymi reklamował też pewną kryptowalutę. Nasz Farmazeusz słynie z reklamowania podobnych rzeczy, chociaż w wywiadach często mówi, że on ma tylko grube współprace i inni influencerzy reklamują chłam. No niektórzy może reklamują chłam, ale przynajmniej nie reklamują skamu, bo podobnie było z pewną kryptowalutą, którą zresztą promował ze swoim kolegą Trumanem, który już został wyjaśniony. Oprócz reklamowania tej kryptowaluty, która była po prostu zwykłym pump and dump, czyli influencerzy reklamowali kryptowalutę po to, żeby leciała do góry, po czym ją sprzedawali i ta kryptowaluta upadła. Niby mówi ciekawe rzeczy Tańcula, nie? Bo tak się analizuje też jego materiał pod kątem zrobienia. Że pokazuje jakieś rzeczy, ale mówi w nich w tak dziwny sposób,
że totalnie człowiekowi uwaga gdzieś odlatuje, nie? Nie wiem, czy to przez muzykę, czy przez sposób montażu, ale jest coś takiego, że człowiek się nudzi na tym. Musiałbym to rozłożyć na czynniki pierwsze. Wszyscy widzowie Amadeusza, którzy kupili tą kryptowalutę, na niej stracili. Kolejnym typowo skamerskim produktem, który reklamował nasz władca piekieł, były tak zwane matematyczne kupony. Temat był rozlegle poruszony tutaj w tym wideo, które umieścimy, więc nie będę się na ten temat wypowiadać za dużo. Po prostu chłopaki sprzedawali, powiedzmy, sprawdzone, stuprocentowe kupony na zakłady bukmacherskie, które tak naprawdę nie działały. Większość komentarzy negatywnych była usuwana. Jeśli chodzi o komentarze pod zdjęciami, negatywne są oczywiście usuwane. Opinie ludzi można sobie poczytać chociażby na Wykopie. Swoją drogą chłop ma chyba ten sam problem co wszyscy. A większość z tych ludzi, którzy skorzystała z tych usług, straciła na tym. Więc tak wygląda kariera naszego Amadeusza, farmazeusza w byciu influencerem. Teraz może poruszmy temat bardziej bycia jego bycia milionerem, jego. Bardzo mnie to zirytowało, jak ostatnio tak bardzo źle powiedział o tym Dodge Ramie, że to jest złom, że on takiego samochodu nie chce, żeby podsyłać mu linki do Ferrari czy Lamborghini. A ja, moi drodzy, tutaj dostarłem do takiego dokumentu, który jest datowany na 24 maja. Co to jest? Czyli w sumie całkiem świeża sprawa. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku, moi drodzy. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej. Dochodzone są od Amadeusza pieniążki za podatek niezapłacony, kochani, na kwotę 127 790 zł. No to jak, Amadeusz, kupisz sobie to Ferrari czy to Lambo? Chyba no najpierw musisz zapłacić podatek, no ale może. Sorry, taki mamy klimat. Mój drogi, powiedz mi, czy nie jest ci wstyd w ogóle takie rzeczy pierdolić w internecie, opowiadać, jaki to nie kupisz samochód, ubierać się w mega markowe ciuchy. Dzisiaj wyśmiałeś mnie, wyśmiałeś dzisiaj na nagrywkach do trailera to, jak byłem ubrany. Miałem zwykły czarny t-shirt, miałem zwykłe czarne jeansy, jakieś tam buty i wyśmiałeś się. Ha, jak ty przedłużysz ubrany. Ty oczywiście byłeś cały odjebany chyba w Gucci. Nie jest ci wstyd, stary? Naprawdę nie jest wstyd tutaj przed tymi ludźmi? Kogo ty siebie zgrywasz, chłopie? A jeszcze dalej mieszkasz z rodzicami, czy już chociaż wynajmujesz jakieś swoje? Czy wynajmujesz chociaż mieszkanie, he? Bo pewnie swojego jeszcze nie masz, no skoro tyle masz rządowiska, bo mamy, to raczej by ci nie pozwolili kupić sobie na siebie mieszkania przynajmniej. Stary, naprawdę, to jest szkoda gadać. Ja w ogóle nagrywam to wideo po to, żeby was uświadomić, jak wygląda internet w tych czasach. To większość tych rzeczy jest na pokaz, typowa pozerka. Na ręce zegarki po kilkaset tysięcy złotych, na szyi diamenty za kilkadziesiąt, może też set tysięcy złotych, a tutaj się okazuje, że w Urzędzie Skarbowym nie zapłacono. I to nie tylko Urząd Skarbowy, mam tu też dokumenty, gdzie wisi pewnym firmom, tam po 30 parę tysięcy, ale to spokojnie, to dopiero będzie. Słuchajcie, teczka leży, nie będę wszystkiego od razu się wystrzelał. Może będą ciekawe konferencje? No to ważne, żeby też były prawdziwe emocje jakieś w walce wieczoru. Może uda się te ostatnie panele, bo jest coś takiego jak klątwa ostatniego panelu, że ostatnie panele przynudzają. Przeliwać. Co może teraz tak nie będzie? Dlatego uważajcie na tych ludzi, którzy są w internecie. Bardzo mi jest przykro, bo dostaję mnóstwo wiadomości od właśnie tak jakby ekipy, czy tam fanów mega Ferrariego, którzy mi piszą, że a kurwa Ferrari, to kim ty w ogóle jesteś? Ciesz się, że on ci dał walkę, to jest prawdziwa gwiazda. Słuchajcie, to nie jest prawdziwa gwiazda, to jest właśnie wymyślona gwiazda. To jest Natalia Janoszek polskich Freak Fightów. On sobie całą karierę zmyślił, całe bogactwo sobie zmyślił. Tak naprawdę, jak widać, nie śmierdzi nawet groszem. Wiecie, co on mi dzisiaj w ogóle powiedział? Bo ja mu powiedziałem, że skończy twoją karierę, a on do mnie: twoja się nawet jeszcze nie zaczęła. No właśnie, moja się jeszcze nie zaczęła, mój drogi. Dopiero zobaczysz, jak będzie wyglądać prawdziwa kariera. Zbudowana na prawdzie, a nie na kłamstwie. Mój drogi, a jeśli uważasz, że ty takimi przedstawieniami i szopkami wejdziesz mi do głowy, gdzieś mnie tam nastraszysz i też mnie oszukasz, że kim ty to kurwa nie jesteś, to nie, to tak nie działa, mój drogi. I mnie nie oszukasz. To wszystko zweryfikujemy w oktagonie. Tutaj możesz pierdolić, możesz krzyczeć, możesz się uśmiechać do mnie szyderczo, buziaczki mi wysyłać, ja ci je chętnie odeślę, ale w oktagonie będziemy inaczej rozmawiać, mój drogi. A teraz przejdźmy do sprawy numer 2, ciągnącej się za mną od wielu lat. Dostałem kolejny pozew. Dostałem pozew, tutaj jest pełnomocnictwo, tutaj jest on. W dniu 3 kwietnia pozwany zamieścił na platformie YouTube film pod tytułem Tańcula Murański Geneza Konfliktu. Obetnij sznurek dis.
którego treść w sposób bezpośredni narusza dobra osobiste powodów. Film zaczerpuje wizerunek. Film zaczerpuje wizerunek Mateusza i Jacka z innych, z innych nagrań i prezentuje Mateusza w sytuacji, która z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na to, że zagrożone było zdrowie bądź nawet jego życie, zaś powoda pierwszego jego ojca podczas wysiłku fizycznego, treningów w sytuacjach wzmożonej mimiki, mającej sugerować jego rzekome zaburzenia psychiczne. Podczas filmu dotyczącego Mateusza osoby dokonujące nagrania nie tylko nie zmierzały do udzielenia wspomnianemu pomocy, lecz również naruszały jego nietykalność cielesną, lżył go w sposób powszechnie uznany wulgarny, a także wprost posądzał zażywanie środków odurzających lub innych substancji. Geneza konfliktu. O, tutaj jest akt poświadczenia dziedziczenia, kochani. Tutaj ta osoba, która mi ten pozew wysłała, wysłała mi akt poświadczenia dziedziczenia, że przyjęła pełny spadek po swoim zmarłym synu z dobrodziejstwem inwentarza. Ta informacja jest mi niezbędna dlatego, kochani, że w tym pozwie mój oponent twierdzi, że razem z całą masą spadkową odziedziczył również prawa do wizerunku swojego syna. To może i jest prawdą, ale w związku z tym, że on teraz tymi prawami włada, no to posądza mnie o naruszenie dóbr osobistych, naruszenia wizerunku właśnie swojego syna, które miało miejsce tam 2 lata temu. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że my z Mateuszem pogodziliśmy się, przybyliśmy piątkę, to zresztą cała Polska widziała. Czy to jest koniec konfliktu z uniwersum Murańskich? Podaliście sobie ręce? Co powiedzieliście sobie na ucho? Ja powiedziałem, że nie mam do niego żalu. A on teraz wraca do tej sprawy, że jednak nie. Jednak on teraz ma prawa do wizerunku swojego syna, więc pozywa mnie o to, że ja go kiedyś gdzieś tam pomówiłem. Co prawda te wszystkie pomówienia nie będę wam tutaj zdradzać, co tutaj jest w tym akcie, ale to wszystko to jest jeden wielki stek bzdur. O co chodzi w tym pozwie i dlaczego to jest takie przykre? To pokazuje tylko jedno, że ten człowiek, temu człowiekowi zależy tylko i wyłącznie na pieniądzach. On próbuje teraz monetyzować śmierć swojego syna. To jest tak obrzydliwe, że nawet nie chce mi się o tym myśleć, słuchajcie. To jest zwykła hiena cmentarna. Hiena cmentralna nad grobem własnego syna, po prostu ja nie wiem. Dobra, zostawmy to. Lećmy dalej z gimperem. Streamerka nie ukrywała emocji, kiedy się o tym... A, mieliśmy poszukać tego bupa i Kasix. Kasix. Oho. Co? Tu jest jakaś drama z Rewem. Czy ja takie przeróbki dostaję co chwila, widzowie mi wysyłają. To pełno, bo i stream, i youtuberów były przeróbki. Dowiedziała. Kasia, na bup.pl dali linka do twoich podrabianych, rozbieranych Barbega zdjęć. Barbega mnie wkurza, ten dziad jest. Przecież ja nic mogę za to pozwać. Co to jest? Jak dzięki za suba, Koralek. Można napisać coś takiego, że najpopularniejsza streamerka ma problem, bo jest podobna do mnie jest aktorka jakaś przy czym w tym samym artykule mówić, że o jaki to jest problem, że AI może ściągnąć ci ubrania i wrzucać na te zdjęcia. Nie wiem, kto to prowadzi. Jak macie tylko jakieś archiwa albo porobione PDF-y czy coś, to możecie wysłać do Pitera na DC, ja pójdę jutro rano do notariusza, żeby zabezpieczyć strony. Bo bardzo odczułam moją stratę finansową. Tak bardzo mnie to zabolało. I czuję, że jedynie 1 000 000 złotych jest w stanie ukoić moje skołotane nerwy. Tym bardziej, że jestem przecież po udarze, a oni narazili mnie na wielki stres. Ktoś z osób prowadzących ten uroczy serwis bardzo się chyba tą wypowiedzią Kasix zestresował, bo artykuł został natychmiast zaktualizowany, informując, że co prawda w artykule znajdował się odnośnik do treści, ale i tak były one udostępniane na Reddicie, a oni sami zamieścili je z odpowiednią cenzurą, dodając natomiast niżej, że biorą za to pełną odpowiedzialność i przepraszają. I jest to temat bardzo ciekawy, no bo z jednej strony faktycznie mamy tutaj do czynienia z udostępnieniem materiałów, które są dla streamerki, no delikatnie rzecz ujmując, niekorzystne. Prezentują jej wizerunek nie w takim świetle, w jakim by sobie
sobie życzyła. Ona sama nigdy do internetu rozbieranych zdjęć nie wrzuciła, więc popularyzacja wśród ludzi tego rodzaju przeróbek może być pewną przesłanką do powództwa w związku z naruszeniem tak zwanych dóbr osobistych. Natomiast z drugiej strony serwis ma pewną funkcję informacyjną i to nie było tak, że oni napisali, że Kasiks się rozbiera i po internecie krążą jej nagie zdjęcia, a tutaj możecie je zobaczyć, tylko że hej, w internecie jest plaga. Nie, ale to są te, ja znalazłem coś z normalnymi zdjęciami. Ale to niesamowite, że właśnie tak są ludzie jakby zakochani w streamerkach. Kurwa, trzeba się zalogować. Że prowadzą takie fanpage'e. A przerabianych nieprawdziwych zdjęć, które... Bo ja teraz znalazłem jakieś, ale to, że normalne zdjęcia z Instagrama, że ktoś sobie wrzucał i sobie tam ludzie komentowali. Jacyś tacy bardzo mocni fani. Ale to nie były te nagie czy coś tam. Tą photoshopowane. Te nagie przerabiane. Wane? Problem dotyczy między innymi takiej osoby jak streamerka Kasiks, a tutaj przykład. Więc nie, żebym chciał tutaj redaktorom jakoś bardzo podpowiadać, w jaki sposób mogliby się bronić, ale jeżeli zamieścili link do tego typu materiałów, zaznaczając, że są one nieprawdziwe i przerobione przez kogoś i po prostu informowali o czymś, co istnieje na kanwie jakiejś popularnej dyskusji, to nie jestem pewien, czy odszkodowanie w wysokości 1 000 000 złotych jest realne do wygrania. Natomiast pewnie bardzo... Myślę, że nic tutaj nie jest realne, bo sama mówi, że to nie są jej zdjęcia i to nie ten serwis to zamieścił, tylko ktoś. No to ona może pozwać kogoś, kto przerabia te zdjęcia, nie? A jeżeli ktoś opisuje tylko zjawisko, jakiś serwis internetowy i właśnie mówi, że to nie są prawdziwe i tak dalej. No ale rozumiem jej oburzenie, nie? Jakby rozumiem, że ją wkurwia to po prostu, że to jest rozpowszechniane. Bardzo dużo zależy od tego, jaki sędzia będzie tą sprawę rozpatrywał i jak dobrego prawnika ogarnie sobie Kasiks, jeżeli rzeczywiście, jak to ona powiedziała, będzie dążyć do zamknięcia tej strony. A skoro o stronach internetowych mowa, to na takiej znajdującej się pod adresem szalonyreporter.com jeszcze niedawno dostępne były koszulki... Jak? Szalonyreporter.com? Coś ten? Wow... O. Byłeś? Widziałeś? To z tymi na Ukrainie, tak jak pozował. To on z jednej strony gadał, że żałuje tych zdjęć, a z drugiej strony sprzedaje koszulki. Czy to nie jest to zdjęcie? Nie, to chyba w Ukrainie, nie? Tak. No chyba, że z innego miejsca ten czołg, nie wiem. Ale wydaje mi się, że to z tej sesji ukraińskiej, ale no nie mam pewności. Fame MMA, szalony reporter. I ktoś powie, ale jak to, zawodnik sprzedaje merch, koszulkę, w którym wyszedł do walki, to trochę dziwne. A potem ktoś inny może powiedzieć, zaraz, ale szalony reporter przecież w końcu nie zawalczył w Fame. Bo co prawda stał pod oktagonem, gotów do pojedynku z Jackiem Murańskim, ale do walki stary Muran dopuszczony finalnie nie został. Więc warto zadać sobie w tym temacie kilka pytań. Po pierwsze, czy to nie wygląda trochę dziwnie, jak zawodnik sprzedaje oficjalną koszulkę federacji na swoim sklepie internetowym? A po drugie, jak on pozyskał tę koszulkę w dużych ilościach, dostępną w 5 możliwych rozmiarach? Na to pytanie zdecydował się znaleźć odpowiedź dziennikarz Spidersweb'u, Kuba Wontor. Reporter swojego tweeta opatrzył mocnym nagłówkiem. Szalony reporter naciągał Fame MMA i zarabiał na nich kasę. Kuba w swoim wpisie zaznacza, że koszulki, które sprzedaje szalony reporter, są to koszulki dla zawodników, a dodatkowe sztuki mogą być przeznaczone dla rodziny czy znajomych. Skontaktował się on także z biurem prasowym Fame, które poinformowało go, że federacja nie prowadzi sprzedaży tego rodzaju produktów, właśnie dlatego, że jest to koszulka zawodnicza, a także z powodu obecności na niej logotypów innych marek, takich jak Betclic czy Pitbull. Jak czytamy dalej, biuro Fame poinformowało. Z informacji, które otrzymaliśmy od Pitbulla, osoba reprezentująca szalonego reportera i Jarka Tańcule wykorzystała niewiedzę marki Pitbull i we wrześniu 2022 dołączyła zamówienie na koszulki Szalony Reporter do zamówienia Arka, który otrzymał zgodę od Fame na produkcję koszulek pamiątkowych dla swoich sponsorów i bliskich. Zamówiono wtedy 33 koszulki z ksywą Szalony Reporter, ale co ciekawsze 3 czerwca tego roku, oczywiście jak zawsze przez pośrednika, złożone zostało kolejne zamówienie
zamówienie, tym razem na 66 sztuk takich samych koszulek. Co ciekawe, federacja wiedziała już o sprawie i sama zamówiła ze strony Szalonego kilka koszulek, żeby zweryfikować ich prawdziwość. Federacja dodaje, że sklep szalonyreporter.com koszulkami handluje nielegalnie. Określa działanie jako słabe i bezprawne. Finalnie do sprzedaży miały trafić jedynie 33 koszulki. Fame natomiast z tej sytuacji chce wyciągnąć wnioski i zablokował już indywidualne dostawy w Pitbullu, dodając, że z racji na niewielką skalę przedsięwzięcia nie zamierzają zakładać sprawy karnej. Szalony reporter zdecydował się błyskawicznie odnieść do sprawy w komentarzach na Twitterze. Tłumaczy on, że był święcie przekonany. Ej, a co to jest za przycisk z tymi serduszkami? Co to daje? To jakaś nowa funkcja na YouTubie, że przy czacie macie serduszka, to jak na TikToku. Można spamować serduszkami, ale dziwna rzecz. I co to niby daje? Że legalnie zamówione u Pitbulla koszulki może dalej odsprzedawać. Podkreślając, że były to minimalne ilości dla fanów, którzy często po walce pytali go o możliwość zakupu tego rodzaju t-shirtu. Teraz wiedząc, że na tego rodzaju praktyki nie było zgody, natychmiast zdejmuje koszulki ze sklepu. Dodając, że ani Pitbull, ani Fame nie informowały go o braku zgody na odsprzedaż. A ciekawą kwestię poruszył jeszcze jeden z komentarzy. Zawsze to było nie. Pytając, dlaczego przez Kubę Wątora zawsze akceptowana jest obrona Szalonego, który mówi: sorry, nie wiedziałem, że tak nie można. Redaktor powołał się tutaj na zasadę domniemania niewinności i że zamierza sprawę oceniać tylko po faktach i dowodach, a nie da się udowodnić, czy ktoś coś wiedział, czy czegoś nie wiedział, więc w jego opinii nie ma sensu się na tym skupiać. Jeszcze z ciekawych informacji to opis koszulki posiadał masę paskudnych błędów. Dzięki, Barthan. Bo podpisana została jako dostępna w sprzedaży i podkreślony został jej zaokrąglony dekolt. Cała sytuacja, szczerze mówiąc, jest dosyć dziwna. I ja, szczerze mówiąc, nie do końca kupuję wytłumaczenie pana Tomka Matysiaka. Dekolt. Dekolt. Tytułem Jo nie wiedział, bo jak mawia pewien znany polski polityk: chcącemu nie dzieje się krzywda. W związku z tym wydaje mi się, że logicznym zachowaniem w przypadku robienia czegoś, czego żaden zawodnik wcześniej jeszcze nigdy nie zrobił, no bo chyba nikt nie sprzedawał swoich koszulek z walki, co najwyżej zdarzało się, że koszulka na przykład z podpisami była wystawiana na jakąś licytację, żeby wspomóc cel charytatywny. Natomiast żeby jakiś influ zamówił kupę koszulek zawodniczych u producenta po to, żeby je wstawić na swój sklep, no to to jeszcze miejsca nie miało. W związku z tym logika nakazuje, żeby może zapytać, czy aby na pewno jest to okej, a nie robić takie rzeczy bez informowania kogokolwiek, a potem się tłumaczyć, że no przecież ani Pitbull, ani Fame mi nie powiedzieli, że nie można sprzedawać takich koszulek. No pewnie dlatego, szalony reporterze, że nie zapytałeś, bo gdybyś zapytał, to byś się dowiedział. Albo gdybyś przy składaniu zamówienia powiedział, że składasz je celem odsprzedania, to być może otrzymałbyś informację, że hej, możesz takie koszulki zamówić, ale nie możesz ich odsprzedawać. Więc czy to prawda, że szalony reporter nie wiedział? No pewnie tak. Ale trzymając się zasady ustanowionej przez pana Wątora, że możemy polegać tylko na faktach, to faktem jest, że nie wiedział, bo mu się nie chciało ruszyć dupy, żeby zapytać. W komentarzach do dyskusji włączyła się federacja, dodając, że szalony ich zdaniem nigdy nie dostał nawet zgody na produkcję takich dodatkowych koszulek. Fame dodatkowo wszedł z reporterem w przepychanki dotyczące tego, kto faktycznie zamówił te koszulki. Nie produkowałem koszulek, tylko zamówiłem u oficjalnego producenta, waszego partnera, który ma prawo na wykorzystanie waszego logo. Nie byłem jedyny, jak dobrze wie Fame. Przyjmuję do wiadomości bez zgody. To był zdjęty ze sklepu natychmiast po twicie. Koszulki w Pitbullu, czy na pewno... jest właścicielem sklepu i czy był do składania takich zamówień uprawniony. Ja natomiast zapytałem jeszcze prywatnie szalonego o tę sprawę i poprosiłem, żeby do zarzutów odniósł się nieco szerzej. Nie wiem, czy to mówić, bo nie chcę jakby na kogoś zganiać, tylko to zawsze Arek robił, po każdej swojej walce brał kilka koszulek i jakby wrzucał na sklep dla fanów. Ja zrobiłem tak samo. Byłem przekonany, że coś kupione legalnie, bez koncesji, zapłacone na fakturę w normalnym sklepie, można odsprzedać. Okazuje się, że jest takie zastrzeżenie, nie wiedziałem o tym. Jak się dowiedziałem z tweetu Wątora, to po prostu wziąłem to do sklepu. Tomek Matysiak dodał: szanowna pani psychę, 22 miesiące, ładny wynik. Na koniec, że mimo wszystko... na 24 miesiące są randki. To przyjmuje argumenty drugiej strony, w szczególności te podniesione w tweecie Kuby Wątora. Jednocześnie powiedział, że winę bierze na siebie, bo tematu faktycznie nie sprawdził. Czy szalonemu należy wierzyć, to niech każdy... To oczywiście żart.
ceni sobie sam. Natomiast czy komuś stała się tu jakaś wielka krzywda? No pewnie nie. Skala procederu to 4000 zł. Więc szczerze mówiąc, pan Matysiak mógłby się ładnie zachować i na przykład tę kwotę przeznaczyć na jakiś fajny cel. Bo jeżeli koszulki po prostu miały zostać zaoferowane dla najwierniejszych fanów, którzy o nie pytali, a finalnie okazało się, że były sprzedawane nielegalnie, no to być może przekazanie zysku z nich, żeby ten przysłużył się jakiejś szczytnej sprawie, byłoby całkiem niegłupim pomysłem. Całkiem niegłupim pomysłem jest też parkowanie zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Tak mi się wydaje, ale innego zdania jest Marta Linkiewicz. I dowiadujemy się o tym, słuchajcie, w nie lada okolicznościach, bo znaną freakfighterkę ustrzelili paparazzi z pudelka. Marta Linkiewicz parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych różowego Mercedesa za ponad 130 tysięcy i pędzi po paczki. Grzmi tytuł na potężnym portalu plotkarskim. Kapkę niżej pokazując, że Sylwek, co sądzisz, że Freeze was skopiował? Niby z czym? Kompletnie nie ma pojęcia, o kim pisze. Jak czytamy, Linki zmieniła swój styl życia, przeszła metamorfozę i skupiła się na sporcie. Wraz z sukcesami pojawiły się też spore wynagrodzenia, które m.in. Lil Masti wydała na luksusowy samochód. Jedno i drugie na L, prawda, no mogło się komuś pomylić. Natomiast to bardzo ważne, że podana została kwota, jaką influencerka zapłaciła za samochód, bo dzięki temu można się bardziej oburzyć, że złamała przepisy. Zdjęcia w galerii również zostały opatrzone ciekawymi nagłówkami, na przykład zdjęcie trzecie podpisano nadąsana mina. No i rzeczywiście Marta Linkiewicz jest na tych zdjęciach bardzo nadąsana. Zdjęcie czwarte pokazuje szereg niekorzystnych zdjęć podpisanych hasłem imponująca mimika. I zanim przejdziemy do sedna i faktycznie omówienia tego, co Marta Linkiewicz zrobiła nie w porządku, to ja pragnę zwrócić uwagę, że generalnie robota paparazzi i tego typu artykuły to straszne gówno i k***wo. Przyczajenie kogoś na tym, że łamie przepisy i zrobienie zdjęcia jako do... Ej, o co chodzi z tym? Żabka. Co to jest żabka? Wodu? Jak najbardziej spoko. Ale siedzenie w krzakach i robienie burst mode'em jak największych ilości zdjęć, po czym wybieranie tych, gdzie ktoś mrugnął i ma niekorzystną minę, wdupianie tego w artykuł z podpisami nadąsana mina czy imponująca mimika i podkreślanie co dwa zdania. O, pozdrawiam Ola, 23 miesiące, ładnie. Że Mercedes Linki kosztował 130 tysięcy, żeby przypadkiem nie podkupić za bardzo ludzi, którzy taki artykuł czytają. No generalnie poziom dno i wodorosty. Giga syf, bardzo się cieszę, że prowadzę na tyle nudne życie, że za mną nikt po krzakach nie łazi i mi takich zdjęć nie próbuje robić. Jak widać, opłaca się grać w Warcrafta i nie wychodzić z domu. No ale rzeczywiście, abstrahując już od całego wydźwięku tego artykułu, mamy zdjęcie, na którym Marta Linkiewicz robi również rzecz, mianowicie parkuje swoim samochodem na miejscu dla niepełnosprawnych. Za takie wykroczenie można otrzymać 800 zł oraz 8 punktów karnych, więc przewidziana kara nie... Miss Frozen, 24 miesiące. Kto to przybije? Jest jakoś niesamowicie szokująco wysoka. Natomiast myślę, że zupełnie inną kwestią jest aspekt moralny, bo tak sobie myślę, że ludzie z niepełnosprawnościami mają dostatecznie przy***ane w życiu, więc co do zasady, jeżeli jako społeczeństwo przygotowaliśmy dla nich jakieś fajne ułatwienia, to pozwólmy im z nich korzystać. I nadużywanie tego, że inni uczestnicy ruchu drogowego przestrzegają przepisów, w związku z tym dane miejsce akurat było wolne, jest po prostu zwykłym cwaniactwem. I jest to zachowanie i powinno zostać potępione. Marta Linkiewicz natomiast najwyraźniej jest z siebie bardzo, bardzo dumna, ponieważ opublikowała na swoim Insta Stories sarkastyczne przeprosiny, wyśmiewające artykuł. Mam nadzieję, że żaden niepełnosprawny tego dnia nie był zmuszony do zaparkowania gdzieś indziej przeze mnie. I'm sorry. I szczerze mówiąc, bardziej niż fakt, że pani Marta Linkiewicz zdecydowała się złamać przepisy, bulwersuje jej podejście do tej całej sprawy. Dodając na storkę jeszcze wielkie różowe XD. Ludzie w komentarzach oczywiście mocno ją krytykują, choć co niektórzy używają argumentu pod tytułem dwie minuty po paczki stanąć bez przesady. Problem polega na tym, że jakby każdy zaczął tak do tego podchodzić, to nagle by się okazało, że te miejsca są permanentnie zajęte, bo ludzie mają przepisy w dupie. A po drugie, problem polega na tym, że ktoś łamie prawo, a potem publicznie z tego szydzi, sugerując, że tego rodzaju zachowanie jest normalne. Już srał pieste Martę Linkiewicz. Jak widzicie, miejsca przeznaczone dla niepełnosprawnych, to na nich nie stawajcie, bo są one dla niepełnosprawnych. I nawet jak ci się, gościu, wydaje, że stajesz tam tylko na 5, 10, 15 minut, to w tym czasie może przyjechać osoba, która jest po prostu uprawniona, żeby z tego miejsca skorzystać, więc skoro i tak ma trochę przy***ane w życiu, to może jej tego życia bardziej nie utrudniajmy. Znana youtuberka Noliv twierdzi natomiast, że utrudnione w znaczny sposób zostały jej starania o pozyskanie współpracy z jakąkolwiek firmą. Noliv wiele miesięcy temu podjęła decyzję o dokonaniu tranzycji. Natalia proces zmiany... Dzięki Dona, dzięki Pablo. No dobra, czekam sobie na konsultacje, które będę już widziała, okej. Płci relacjonuje na swoim Instagramie oraz... Lol?
w OnlyFansie i właśnie w związku z tym drugim została zapytana o swoje zarobki. Jednego dnia najwięcej zarobiłam 8 tysięcy złotych bodajże, a w miesiąc najwięcej tak 40 tysięcy. W skrócie, bez OnlyFansa nie byłoby mnie stać na te wszystkie operacje, które mam obecnie, bo raczej większość firm wycofała się ze współpracy, kiedy skorygowałam płeć. Ustawianie sobie tęczowych lok, wspieranie. Pojawił się tutaj ciekawy zarzut w stronę firm, które pomimo iż publicznie reklamują się m.in. wstawianiem tęczowych flag, prywatnie miały zerwać z Noli współpracę, jak tylko ogłosiła, że zmienia płeć. Jest to dosyć ciekawe, biorąc pod uwagę, jak często rozmaite firmy rzeczywiście chwalą się tym, że wspierają społeczności LGBTQ, a jeżeli wierzyć temu, co mówi Noliv, to w kuluarach biznesowych rozmów wygląda to zupełnie inaczej. Sceptyczni co do wypowiedzi youtuberki są natomiast komentujący na Twitterze, zwracając uwagę m.in. na fakt prowadzenia przez Noliv OnlyFansa, a także na fakt, iż zasięgi Noliv po dokonaniu tranzycji płci bardzo mocno zmalały. I rzeczywiście Noliv przed zmianą płci potrafiła generować na swoim kanale po 2-3 miliony wyświetleń na film. Aktualnie nie przekracza ona pułapu 70 koła viewsów. Temat mnie zaintrygował, postanowiłem się z Natalią skontaktować i oto czego się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że oczywiście żadna firma nie poinformowała, że zamyka współpracę w związku z tym, że stała się osobą transpłciową, ale cytując, po prostu wszystkie tematy zniknęły po coming outcie. Natalia odniosła się także do tematu OnlyFansa, wskazując, że ludzie mylą oś czasu, bo OnlyFansa założyła później, właśnie po tym jak większość firm wycofała się ze współpracy i przestała ona zarabiać na swoich mediach. Dopytałem też o temat spadających wyświetleń i tutaj Natalia podkreśliła mi, że chodzi jej przede wszystkim o tematy, które dogadane były z firmami już wcześniej. Po samym coming outcie wyświetlenia jeszcze przez chwilę były bardzo wysokie, ale już wtedy praktycznie wszystkie firmy zdecydowały się wycofać ze współpracy. Dodając, że obecny brak deali oczywiście wynika z wielu innych aspektów, ale co do pierwszego odpływu kontraktów, jej zdaniem przyczyny były inne. I szczerze mówiąc, stety albo niestety, kompletnie mnie to nie dziwi. Współpracuję z rozmaitymi firmami od bardzo dawna i 95% marek unika jakichkolwiek kontrowersji jak ognia. Niezależnie od tego, czy osoba, której kontrowersje dotyczą, realnie nie zrobiła niczego złego, jeżeli wokół kogoś pojawia się zbyt duże zainteresowanie, emocje, hejt, to marka naturalnie boi się wchodzić we współpracę z taką osobą, całkiem słusznie obawiając się, że te emocje zostaną przelane na nią. Czy jeżeli przez obawy o hejt ze współpracy z osobą transpłciową rezygnuje firma, która publicznie w swoich mediach chwali się, że bardzo mocno wspiera społeczności LGBTQ, ustawia sobie tęcze na profilowe i generalnie grzeje swój wizerunek na byciu super postępową i tolerancyjną, to czy jest to hipokryzja? No pewnie, że tak. Dla mnie fakt, że firmy, które ustawiają sobie tęcze na profilowe i deklarują ogromne wsparcie dla mniejszości seksualnych, robią to tylko i wyłącznie z chęci zbudowania na tym kapitału, jest całkiem oczywisty, stety lub niestety. I dziwi mnie, że dalej mnóstwo ludzi się na to łapie, bo rzeczywistość nie jest tak cukierkowa, jak mogłoby się wydawać. Dobrze, dziękujemy. Zobaczmy teraz rewulca. 5 złotych. Najpopularniejsza polska streamer... Co to jest? Kacik postanowiła pozwać serwis bub.pl za rozpowszechnianie przerobionych fotek z jej udziału bez cenzury z udziałem m.in. streamerów. Serwis został pozwany na kwotę 100 milionów dolarów. Kłebo postanowił pograć w piłkę. Być może jednak uda się uzyskać hajs za bilety na Fest Festival, a kanał sportowy jednak nie zwolił wam polecić w tym. Wystarczy 30 minut. Informacje zgodnie z obietnicą Cloud udostępniło raport z ataków hakerskich, które zgodnie z ich narracją miały spowodować problemy techniczne z transmisją. Pierwsze trzy strony to wykresy i czysto techniczne. Widzicie, problemem Cloudu jest na przykład to, że nikt z osób, które tam chyba tworzą tego Clouta, nie był Tibijczykiem. Jak ktoś jest Tibijczykiem, to wie, że coś jest takiego jak pingowanie, nie? Czyli póki sobie nie ogarniesz różnych rzeczy, to nie idziesz ekspić, bo cię kurwa spingują i się wypierdolisz. Ja tak miałem parę razy w życiu, że jak znali mój adres IP, to na przykład mnie pingowali i kilka dentek miałem. Dlatego pierwsze, co się teraz robi, to się wprowadza odpowiednie zabezpieczenia. Techniczny opis sprawy, który niewiele mówi przeciętnemu... A jak się gra w Tibi, to się ma zmienne IP. ...Kowalskiemu, ale generalnie wydźwięk jest taki, że na stronę przeprowadzono zmasowany atak. Cloud zaznaczyło, że skorzystało z usług renomowanej firmy i przed transmisją przeprowadziło testy obciążenia. A na końcu powtórzyli, że taki atak wymaga ogromnych nakładów finansowych i że komuś musiało bardzo na tym zależeć. W komentarzach wiele osób podeszło sceptycznie do oświadczenia Cloud i tak na przykład Kuba Wątor poprosił o sprecyzowanie, komu konkretnie Federacja zgłosiła atak i gdzie toczy się śledztwo. Dodał również, że nie wiadomo, czy dane są prawdziwe, bo nie zostały podpisane przez żadną firmę audytującą. Wiele osób dyskutowało również nad skalą ataków i czy rzeczywiście były tak potężne, jak opisuje Federacja. W tym Kamil Wolski podrzucił kilka pomysłów na zabezpieczenie gali, w tym skorzystanie z usług Cloudflare, która chroni przed atakami DDoS. Jednak niezależnie od przyczyny, ostatecznie ludzie nie mogli oglądać transmisji, więc oczekują zwrotu pieniędzy. Jeśli chodzi o moje zgłoszenie, to otrzymałem jedynie automatyczną odpowiedź, a tak to cisza. Za to zdecydowanie nie jest cicho o bombie, który ze względu na stan zdrowia
sprawę i idącą w parze decyzję sądu, nie wystąpił podczas gali. I tutaj rodzi się pytanie, czy w ogóle zamierzał zawalczyć i czy federacja o tym wiedziała. Kochani, a co do mojej walki na klatę MMA? Zaufanie widzów. Non-stop relacjonuje wam dramy pomiędzy influencerami, ale konflikt... Ja się zastanawiam właśnie, czy chłopakom się nie nudzi robienie tych odcinków newsowych? Że codziennie muszą nagrywać w jakichś takich... Kłebo na boisku. Na live'ik to jeszcze spoko są te takie małe newsiki, nie? Oni powinni stworzyć we trójkę, Konopski, Rewo i Gimper jakieś takie... Nie, bo oni się... Najgorsze jest to, że to jest ten wyścig między nimi. Kto pierwszy doda. I to coś się dzieje, to od razu musisz iść i nagrywać to. Jak poczekasz dwa dni, no to już ktoś inny nagra. Chuj by mnie to... Nie dałbym rady. Streamerki z portalem informacyjnym to swego rodzaju nowość. Kasix, jedna z największych polskich streamerek, natrafiła na newsa na swój temat, który pojawił się na znanej, choć nielubianej stronce bub.pl. Wpis był zatytułowany Kasix, najpopularniejsza polska streamerka ma problem, pewna aktorka jest do niej bardzo podobna. W newsie była mowa o przerobionych zdjęciach Kasix, które przedstawiały ją... Jak się nazywa ta podobna aktorka do Kasix? ...nago lub z różnymi dodatkami. Moje zdjęcia są w internecie, gdzie ludzie mi k***a ze zdjęcia z Instagrama wyfotoshop... Patrzcie, dziewczyna jest wkurzona, że jej zdjęcia biustu są w internecie, a na tym samym streamie pokazuje nagie piersi Ginolda. To jest to równouprawnienie? ...powali ubrania i oni to sprzedają. To jest p***ne. W jednym mi powiększyli... A w drugim powiększyli mi cyrki i dodali mi piercing do słów. Chociaż tam się spieramy, czy to jest moja twarz wklejona na zdjęcie czyjeś, czy to jest po prostu aktorka porno, która wygląda identycznie jak ja. Mamy spory w tym temacie. Sprawa jest tak samo porąbana, co delikatna, bo dotyczy nie tylko Kasix, ale i wielu innych streamerek, czy też ogólnie influencerek. I tutaj Buf wpadł na genialny pomysł, aby w newsie dodać link do zewnętrznej strony, na której były przerobione fotki Kasix lub tej aktorki, a być może takie i takie. Wszyscy w tym miejscu zastanawiają się, o co chodzi, więc no delikatnie podpowiemy linkiem, o który prosi oczywiście nie kto inny jak kolega, i tutaj link. Kasix trafiła na ten wpis i podczas streamu wspólnie z Remsumą w dosadnych słowach skomentowali zachowanie Buba. Ze strony Remsuły poleciało wiele mocnych słów, czasem nawet za mocnych, bo dotyczyły już osób postronnych, ale ukazuje to skalę emocji. Jest kurwa bub.pl, piszą se coś o mnie i kurwa dają link. Jak klikniesz ten link, to kurwa wrzucili moje przerobione kurwa nagie zdjęcia. Rozumiesz? Co? No? Ty masz takie zdjęcia przerobione? No widzę, widzę, no dobrze. Co to kurwa jest? No to nie możesz tego zgłosić? Jak mogę kurwa pozwać? No to ich pozwij, się pierdolą. Syny kurwa, że tam pracują ludzie po tych. No tam są ludzie z domów dziecka, co wiesz. Ale ty rozumiesz, jak można kurwa napisać coś takiego, że najpopularniejsza streamerka ma problem, bo jest podobna do mnie jest aktorka jakaś porno, przy czym w tym samym artykule mówić, że o jaki to jest problem, że AI kurwa może ściągnąć ci ubrania i wrzucać kurwa te zdjęcia. Okej, kto to prowadzi? Kurwa wie, nie wiem kto to kurwa prowadzi. No synowie kurwa pedofili, nie? Wydaje mi się, że to jest mediana jakieś połączone. Nie mów tak, bo ciebie też będą mogli pozwać. Mnie? Tak, to jest zniesławienie. To nie jest zniesławienie, bo to są syny kurwa. Co to mnie pozywają? Mają ojców księży. Dobra, już idź sobie. Idź sobie już. Wspomniany link z artykułu prowadził na pewną stronę, której adresu z oczywistych przyczyn nie podam. Było tam kilka fotek z nagą, choć ocenzurowaną kobietą, która przypominała Kasix. Nie wiem, czy to były przeróbki zrobione przez AI, czy przytoczona aktorka... Jest jakaś aktorka podobna do Kasix? Jak ona... Jak się nazywa ta aktorka? Dla dorosłych, ale na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że to Kasix. Pomyślałem, że to jakaś losowa strona do tego typu kontentu, ale okazało się, że w stopce jest podpis copyright by bub.pl. Link z polityki. Co? Prywatności prowadzi do podstrony na Bupie i tak samo link do kontaktu również prowadzi na Bupa. Co jeszcze ciekawsze, zakładka więcej newsów prowadzi do trzech najnowszych wpisów na Bupie z kategorii internet, a zakładka polecane to linki do filmów, które pojawiły się na stronie. A tych jest cała masa i to zarówno w kontekście seksualnym, jak i drastycznym. Co ciekawe, miniaturki newsów na stronie i inne treści są przechowywane na serwerach Bupa. Czyli Bup poszedł w stronę taką, tego typu? Nastia Williams? Niech to spojrzy. Teraz by się monitor przełączył i ban. Nawet nie wyskakuje mi nikt taki jak Nastia. Nie ma takiej aktorki. I'm Julcia, pozdro. Natalii?
Nastia Williams, Natalia Williams. Nie ma czegoś takiego. Ciężko mi w takim razie zweryfikować, co jest prawdą, a co nie. A jeszcze w lutym tego roku zamiast nazwy widniało tam logo. A, czy taka, że tylko ma OF-a, okej. Okay. Właśnie BUP-a. I teraz są dwie opcje. Albo ktoś stworzył stronę, włamał się i podpiął pod BUP-a, a redaktorzy przypadkiem korzystają ze stronki zamieszczając odnośniki w newsach, albo to świadome działanie właścicieli BUP-a, którzy stworzyli poboczną witrynę jako sposób na publikację nieodpowiednich i niebezpiecznych treści. A i taki mały bonus, bo przed wejściem na tę stronę trzeba zaznaczyć, że ma się 18 lat i właściciel uznał, że to dobra okazja, aby wrzucić również reklamy dla dorosłych pokroju gorących mamusiek w twojej okolicy. I jeszcze jeden bonus, wiele z linków prowadzących do artykułów już nie działa, bo zostały usunięte. Za to jesteśmy przekierowywani na główną stronę BUP-a. Co za przypadek. Tak więc wychodzi na to, że sytuacja z Kasix to czubek góry lodowej, jeśli chodzi o promowanie tego typu treści na BUP-ie. Powstał dylemat, więc napisałem do portalu zapytanie, czy to ich stronka, ale nie uzyskałem komentarza. Za to otrzymałem oświadczenie portalu, z którego wynika, że mogą przeprosić Kasix oficjalnie, ale już nie mogą prywatnie, bo padły w ich kierunku wyzwiska. Co prawda nie z ust samej Kasix Aremsuły, ale widać traktują ich jako tę samą osobę. Nie ma sensu zganiać tego na redaktora, jako serwis bierzemy pełną odpowiedzialność i jesteśmy gotowi ponieść ewentualne konsekwencje udostępnienia linka. Ponownie przepraszam Katarzynę i w przyszłości znanym raperze, który wystąpi w MOVE, nowym oświadczeniu Fest Festival oraz kanale sportowym, który jednak legalnie reklamował. Nie, te newsy mnie nudzą, nie? Powiem wam, że mnie nudzą. Obejrzyjmy, co tam u ekipy. A, to dalej trwa ta próba miłości. Jay Dąbrowski, Sylwia Przybysz. Ego. Złotych. Nie, coś chciałem obejrzeć przed chwilą fajnego. Ale nie Friza, tylko coś innego. I nagle mi wypadło z głowy. A, już wiem. Commentary. Widziałem, że jest nowe. Z plaży. A niedługo wybory. Agro, kto powinien rządzić? Tylko ten. Ja też jestem ryża. Wielu ludzi mówi, że to właśnie... Państwo nie będziecie tak chodzić sobie, jak chodzicie przy Tusku. Ja pani przypomnę to. Chce pan jeszcze żyć? Kto powinien rządzić w Polsce po wyborach na jesieni? Ja. No chyba nie Kaczyński. Ja wiem, że wieś głosowała na tego dzięcioła. Że zaszukali się. Ważne, żeby oni... Kaczyński no jakoś tam rządzi, coś tam się dzieje w tym kraju. No panie, no nie kradną. Ty może... Panie, nie mówię, że nie. Każde grabie mają zęby do siebie. Czy jeden, czy drugi, taki sam, tylko żeby to coś tam zostało. Tylko się mówi ludziom szarej maści. Fajnie jest taki polski obywatel, że jest tak zbudowany. Niech kradną, ale nie za dużo. Tam już nie ma takiej nadziei, że o, żeby był ktoś, żeby nie kradł. Żeby nie było afer, tylko jest tak... tak mogą być, ale tak... Z umiarem, z umiarem. Nie ma już nadziei w polskim narodzie. A się, że tak powiem, że afery. Są afery, a nie ma? Nie ma. Tylko PiS. O, czyli co, pani za prezesem Kaczyńskim? Pan też! On tylko... za Korwinem. Pan powie żonie, że na Kaczyńskiego, no. A potem pszt, na Korwina tam skądś. Nie, ja mam zaufanie do męża, zrobi tak jak ja. Ludzie z całej Polski przyjeżdżają teraz nad polskie morze. Ale na polskie morze to tylko bogacze przyjeżdżają. Polskie morze, tydzień nad polskim morzem jest chyba droższy niż wakacje za granicą. Doskonałe miejsce na taki ogólnopolski sondaż polityczny. Kto powinien rządzić Polską po jesiennych wyborach? O tym dzisiaj w komentarzach. Przypominam, że możecie już kupić moją książkę. I dobra, weź. Adam Feder, zaczynamy. Sondaż robimy ogólnopolski. Kto powinien rządzić w Polsce po wyborach na jesieni?
ta partia. Powinien PiS rządzić. Co ten złodziej ma rządzić? Niech pan nie przesadza. On mówi, że to właśnie ci z PiSu teraz kradną. On w Niemcach siedzi, pieniądze biorę niemieckie, to się fajnie godzą. O, nie jest tak. Tak? Niech inna powie, co on zrobił przez te 7 lat do Polski. Stadiony wybudował. Stadiony wybudował. Autostrady wybudował. Tak? Co? To. Ja, A2. Chce pan jeszcze żyć? My to wiemy. Pan jeszcze aż tak, że powinienem się czuć zagrożony teraz? No na pewno, jak pan tak mówi, że on autostrady wybudował. A panie co uważacie, kto powinien rządzić? Tylko ten. Ten. A, no, że... Ja też jestem kolega. O, a wy się nie... Ryża jestem. Ja też jestem ryża. O, no bo tu państwo mówią, że jednak... To państwo się mylą. Nie złodzieje. No właśnie, o, widzicie państwo, że... Państwo się mylą. Wielu ludzi mówi, że to właśnie... Państwo nie będziecie tak chodzić sobie, jak chodzicie przy Tusku. Ja pani przypomnę to. Za te 7 lat, jak był Tusk, tak, to nie było tyle dzieci na plaży. Ale droga teraz tu nad Morzem Polskim, kurde. Ej, droga, przestań cię gadać głupoty. Ale fajne jest to, że idą za rękę. Starsi państwo idą za rękę. Tak, w internecie napisali, że plaże nad Bałtykiem są puste. Chciałbym je widzieć chyba o 5 rano. No tam pełno, ale o, tu pan popatrzy, o. No, ale przecież nie wszędzie mogę. Co to jest pusta plaża? A tam reszta to jest puste. Szczęść Boże wam. Pan jest młody. No dobrze. Wszystkiego dobrego. Kto powinien rządzić w Polsce po wyborach na jesieni? Ja. Dobra, robimy tak. Nie robimy ankiety, ale tak. Jak jesteście za PiS-em, to serduszko. Jak za PO, to uśmieszek. A jak za czymś innym, to na przykład te takie... co tam jest? Te trzecie od góry. Nie wiem, co to jest, kurwa. Jakieś takie... Coś. O to mi chodzi, wiecie, nie? Jak to pan? No tak, to że ja, no jak to zaraz kto? No, chyba nie Kaczyński. Pan się zgadza? Oczywiście. Bo ja mam z opóźnieniem. Ma pan tutaj, no ale pan kandyduje w ogóle, czy? Nie, ale będę. O, a dlaczego na nie razie prezes Kaczyński? Nie lubię. O, serduszka. A przepraszam za to słowo niecenzuralne, bo tam buźki, pan tutaj... Buźki, bardzo no. Zawsze serduszka. Mogę tam wypikać, wie pan. Mówią, że Rudego nie lubią, ale Rudy jest okej. Okay. Ten już gada głupoty. Że pan Mencen. Pan Mencen, dokładnie tak. Mencel, on nie jest głupi chłopak, bo on nie jest głupi chłopak, choć on jest kodoradcą finansowym, z tego co wiem. I gadał na początku zajebiście, bo naprawdę fajnie gadał, ale ostatnio, no przecież jak zacząłem go słuchać, te herezje, co zaczął opowiadać o tym zabieraniu wszystkiego. No, ale też jeszcze, bo to Mencen, nie? A tam z tyłu się czai paru takich... Korwin-Mikke to taki to... Federacja to Korwin-Mikke. Umówmy się, taki freak. Hołownia, nieszkodliwy wariat jak Lepper. No tak, no to lewica, no co mogę o Biedroniu powiedzieć? Chyba nic. Aha, nie znam człowieka. No, reszta, no to... Agrounia jeszcze tutaj, obrońca nie, rolników i... Dobry chłopak. Dobry chłopak jest, ale nie będzie miał przebicia, nie da rady. Nawet oglądałem teraz, tam był u... No spięcie Kowal... takie miał. U Kowalczyków, to jakąś... Kowalski ten, Janusz Kowalski. Kowalski, ten to jest freak. Tak krzyczeli na siebie, nie? Krzyczy, ta... Ale tu ten Kołodziejczak nie odpuszczał, nie? Nie odpuszczał, nie odpuszczał. Dobry chłopak jest, no co? Walczy o swoje, no ma rację, no, walczy o tych ludzi na wsi. Ja wiem, że wieś głosowała na tego dzięcioła, że zaszukali się. Ważne, żeby oni... Znaczy nie, inaczej. Niech oni rządzą. A, chyba? Jeszcze? Tak, niech oni rządzą. Tylko niech ponoszą odpowiedzialność teraz za to, co narobili przez te 8 lat. A opozycja niech ich trzyma za kochones, ładnie powiedziane. Co narobili? Jeszcze niech pan powie. Piwo dzisiaj kosztuje 15 zł. A jeszcze 8 lat temu... Dobra, jest jakieś kłótnie. Ile zrobił dobra dla Polski. No ja uważam, że tylko ten człowiek, który może poprowadzić Polskę, żeby nam się żyło lepiej i tak jak teraz się wszystko rozwija. To jest wszystko super, tak mi się wydaje. Donald Tusk wychodzi i mówi, afery, że to właśnie się zwija Polska. Ale afery wszystkie. Jak się zwija? No to zwija. No mamy przykład, ostatni przykład z tymi śmieciami. Wszystkie śmieci były włożone... Wesoły Romek, witamy wśród wilków. Au! Za czasów plac. Specjalna piosenka dla Wesołego Romka. Mężczyzn sam. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem. Jestem Wesoły Romek. Ma na przedmieściu domek. A w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem Wesoły Romek. Zabierzcie go stąd. Dziękujemy. Platformy. Ale to co, 8 lat leżą i co, nie można ich wywieźć? Ale no, to nie jest taka prosta sprawa. Dlaczego nie możemy z tym zrobić? To trzeba pisać do Unii. Wardęga, lepiej ci w uśmiechu. Ja ogólnie brzydki jestem, bardzo zbrzydłem. Muszę się ogolić. Kiedyś byłem pięknym człowiekiem.
A teraz brzydactwo. I żeby wyraziła zgodę. No, ale no, słyszy pan, no są tam jakieś afery przecież, że tu gdzieś proszę pieniądze giną. Jakieś jakąś aferę. No na przykład Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jakieś miliony przyznają jakimś firmom, które w ogóle się założyły niedawno. Wie pan, no od groma jest jakiś taki... Jeśli jest jakaś afera, to uważam, że to trzeba zgłosić do prokuratury. To niech organy się gańczą. Kto rządzi prokuraturą, wie pan? Proszę? Nie, ale nie zgłoszenie wpłynie. Tylko się mówi ludziom szarej masie, że tak powiem, że afery. Że są afery, a nie ma? Nie ma. Nie ma afer, gdyby było afery, jak jest coś tam się... Jestem tego samego zdania. Jak są afery, to trzeba zgłosić do prokuratury. Nie, nie. I wtedy prokurator się tym zajmie. To nie ludzie. No co tam ludzie mogą? No jedno coś tam powie, afera. Jaka afera? Wspaniale rządzą. To jest rozwój Polski. My to widzimy. My to widzimy. Te perspektywy, które się teraz rysują. My widzimy. My to zauważyli. Myśmy przeżyli tyle i myśmy nie widzieli takiego skoku rozwoju gospodarczego, jak jest teraz. Który tutaj z tych dżentelmenów powinien rządzić Polską? Który? Tak jest. No na pewno nie ten. A dlaczego nie? No bo tu... Kucharz, witamy wśród wilków, au. Pani mówiła, że właśnie ten ma rządzić. Nie, no tego pana nie chcemy, tego pana już nie chcemy. Pana prezesa? Tak, pana prezesa już dziękujemy. Nie przekonuje nas 800 plus, mimo że mamy dzieci. Mamy mniejsze podatki. Co pan tu założył? Przepraszam, że tak. A ja teraz zapuszczam brodę od pół roku. Jak mi się fajna nie zapuści do roku, to sobie zetnę te boki, bo one mi bardzo ryjec pogrubiają. Te boczne takie, nie? To dla syna założyłem, nie? Aha, no. Kupiłem sobie śmigiełko. Czyli pan też 800 pan pobiera, czy będzie, ale i tak prezes Kaczyński tak. Odpada. Odpada definitywnie. No dobra, napis w poprzedniej. W ogóle się nie kłócą ludzie. Jak to żaden? No przecież 9 do wyboru jest. Żaden z nich. Na pewno tych dwóch z góry nie. Co się panu nie podoba w prezesie? Co mi się nie podoba? Co się dzieje, to nie zagłosuję. Słaby odcinek, nie kłócą się. Przede wszystkim, no myślę, że to już jest wystarczający powód. Ta partia, która ściągnie środki z Unii Europejskiej, ta powinna rządzić. Ściągnie? Pewnie ściągnie, lewica też pewnie ściągnie. Aha. Zęby do siebie, nie mają odwrotnie zębów. Widzę, jak jest polityka. Tak. O, to żona tego pana będzie, co powiedział, że niech kradną, ale niech coś zostawią. Czy jeden, czy drugi, taki sam, tylko żeby to coś nam zostało. Ja po prostu wyłączam telewizję, jak jest polityka, ale raczej PiS. Dlaczego pani wyłącza telewizor? No, mam dosyć tego słuchania, jak oni się kłócą. I... No. Wolę nie wiedzieć. No ale co, pójdzie pani zagłosuje i tak jesienią? Tak, jestem zapisem. Na rozrabiali przez te 8 lat trochę też trzeba powiedzieć. No trochę tak, ale to każda partia. Każda trochę jak rządzi, to na rozrabia. Z 9 do wyborów, ale żadnego nie popieram. Na twarz, bo to... Nowa, ale jednak stara. No dobra, a pan Hołownia, Kosiniak, nic? Nie, nic z tego. Lewica? Nie. Żeby było dobrze, to ja muszę być prezydentem. Polską. Tylko PiS. Nie. Bo, czyli, a ja bym wolał Korwina. Nic się nie kłócą. Poczekajcie, włączmy coś, co się kłócą. Plaża zapłonęła. Wcale nie zapłonęła. Pyszna, gotowana kukurydza. Orzeszki w karmelu. Gofry 25 zł kosztują. Wczoraj nam się udało za 20 kupić, ale rewelacji nie było. Chyba stary był. Nie, no owoców nie było za dużo. Trzeba mieć majdan taki ze sobą, wszystko ze sobą. Majdan, panowie? Pomidorki, szyneczka, nawet goferki same usmażyłyśmy. My tylko na 3 dni, bo mnie nie stać, wie pan. Kebab to 30 zł kosztuje najtańsze małe. To ja się tym nie najem, a ile kosztuje, nie? O ile ten napój? za drogo jest trochę, nie? No jakieś 18 zł kosztuje. Ta browara, dwie dychy, to jest chore. Ile taka czapeczka kosztuje? Czapeczka 35 zł. Ile taka gęś kosztuje? Gęś 89 zł. Ile? 89 zł. Pcha się tą biedę jakoś. Kogo nie stać na Krynicę, jedzie za granicę. Zostało tylko tych, co stać. Proste. Wakacje nad polskim morzem są jakieś...
Sprawdźmy, co u Pauliny. Paulina, jak ona miała? Kozłowska. O, hity letnich wyprzedaży. Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, ponieważ zaczęły się letnie wyprzedaże. Zobaczymy, co ciekawego znajdziemy w sieciówkach. I pierwszy sklep, do którego pójdziemy, to będzie H&M. Ja uwielbiam latem nosić sukienki, więc jest to zdecydowanie mój ulubiony dział. O, co to jest? Przymierzę ją. Czarny to jest zdecydowanie mój ulubiony kolor i najlepiej się w nim czuję. Latem, wiosną wolę jednak te jaśniejsze kolory, a zdecydowanie w mojej szafie. Problem właśnie tych youtuberów, co im nie potrafią sami ogarnąć nic, jest taki, że w pewnym momencie im się nie opłaca robić YouTube'a, bo tak, gdyby ona sama montowała i sobie sama nagrywała te vlogi, no to okej, sobie robi YouTube'a, ma 15 tysięcy wyświetleń, robi z zajawki, czasem coś padnie, jakieś siano, nie? Ale w momencie, kiedy ona ma operatora i montażystę, no to to już no, za to nie opłacisz ani jednego, ani drugiego, nie? I to jest takie... A sama pewnie by nie potrafiła ani zmontować, ani nic zrobić takiego postprodukcyjnego. Jest bardzo dziwny materiał, tak jakby wyceniona z 90 zł na 60. A tutaj mam tą sukienkę taką czarną, lnianą. Jest spoko, jest taka zwykła, ale tutaj ja bym musiała mieć bardziej jakoś ramionczka wyregulowane, bo czuję się w niej niepewnie. Jeśli chodzi o cenę, ta sukienka kosztowała 140 zł, jest przeceniona. Tak wygląda ten biały top. Zdecydowanie bardziej mi się podoba. Kosztuje 50 zł, jest przeceniona z 80. To jest totalnie mój. A co tam u... Jak miała jeszcze taka... Taka była... Murcix. Też podobny wyświetl, ale po 3 godzinach. Jakbyście się zastanawiali, co... O, dla Gimpera. Radka z Gimpera. Robię to właśnie gole ręce i trzymam sobie wałek czapką Mateusza, bo nie wzięłam tych spinek do termoloków. I idziemy zaraz na galę Fame Friday Arena, czy tam Arena, nie wiem jak to się tam czyta. W każdym razie Kuba się bije, więc idziemy Tak, w porządku. Tutaj tak też było w porządku, no. Było w porządku. Na prosto, bez żadnego siniowania, bez no. Niczego i tyle. Się prezentuje nasza maś. A jak widzisz, na żywo. Wow, jestem ogólnie w szoku, że... Wiecie, bo ja tak dla będzie ona mogła stać. Jak gdzie ten Fame Friday? Jak działa? Chcę zobaczyć Fame Friday. O, kurde! To wygląda przecież jak jakaś stacja kosmiczna. Wow. O, wiem co chciałem obejrzeć, mini Mike. Witam serdecznie moi kochani w pierwszym odcinku naszego mini kampa. Jest ze mną Radek. Siemanko. Jest ze mną Oktawian. Jutro o 8 rano wyjeżdżamy. Oczywiście drodzy za kamerą. Jedzie jeszcze Krzysiu, jedzie jeszcze Big Jack. Big Jack się spóźni, a Krzysiu się zgubił. To fajne. Nie, to nie libacja alkoholowa. Dlatego nie. Cały alkohol dałem na górę, żebyście nie mieli... Ale są schodki. No, powodzenia. Ale jakbyście ze współpracy... Powiem ci, Michael, ja nie po takich szafach się wciągam. Ej, ale proszę, to nic nie jest trudnego. Jeden będzie drugiego na barana i... Panowie, ja wam wybaczę, ale Przemek jak was zobaczy zadupconych rano, to nie chcę być waszych... My będziemy wydupceni. Ja się tylko boję, że jak ich tu zostawię, pójdą, będą się spinać po Sarumana i Saurona i ten, chałupę spalą. Dobra, jesteśmy. Elegancko. Tutaj mamy łazienkę. Elegancko. No lusterka nie liczni dostaną, więc fajnie. Dobra. A, to jest ta pościel. Zapowiada dobra. Się jak dobry wstęp do horroru. Nie, no jak bo na razie wszystko. Zdjęcie poszedł spać. Myślę, że jakoś o po 3:30, ale widziałeś jak ja spałem. To tak jak ja w sumie. No to jak byś szedł, to byś zobaczył jak spałem. Bo co tak wie? Michael wygodnie. No wiem, no mi znowu... A co, bo nie chciałeś z Frodo spać? Witam, mam na imię Disco Frodo. Jestem uczestnikiem programu Chłopacy do wzięcia.
Mieszkam i pochodzę z małej wsi niedaleko Gniezna. Mój kanał się nazywa na Instagramie Disco Frodo. Cześć, siemaneczko, mam na imię Octavian i pochodzę z Konina. Medialny nie jestem, ale zobaczymy. Może za niedługo to się zmieni. Kupy i trzeba ogarnąć pościele, co nie? Tak, pościele, w domku jest wszystko ogarnięte. Tak. Specjalnie zostawiliście. No trzeba zewnętrzną część ogarnąć, ale to już sobie zrobimy na luzie później. No najważniejsze... Idealna ekipa do ogarniania domku z zewnątrz. Jeden na drugiego, balkonnego i... Chodzi, bo to będzie, musimy sobie jakoś poradzić. No i później się podzielimy na grupy, kto zostaje, ogarnia te rzeczy domkowe, a kto jedzie na zakupy i będzie tam ogarniał, co nie? Cześć, jestem Janek, pochodzę z Białegostoku, ale mieszkam w Krakowie. Sparuję sobie z Mini-Majkiem. Na co dzień też i pracuję sobie w administracji publicznej, pan urzędnik ze mnie. A teraz jesteśmy na obozie tutaj w Bieszczadach. Cześć, jestem Radek, obecnie mam 19 lat, aktualnie się uczę, 5 klasa technikum, idę do 5 klasy technikum. Zapowiada się fajnie, bardzo fajnie i czuję takie podekscytowanie, takie straszne powiem. Siemanko wszystkim, mam na imię Maciek. Większość może mnie kojarzyć z pseudonimu Big Jack. Tak, to jestem ja, walczyłem z Mini-Mike. Praca była bardziej... No czekamy na informacje. Ale wiem, że Mikołaj tam zawalczył. Ale powiem wam tak, panowie, my tu wszyscy zaczniemy chrapać, to będzie coś pięknego. Ja jestem w pokoju obok, a myślę, że chrapę najgłośniej. Nie no, ja go najgłośniej. Ty wiesz chyba, że ja najgłośniej. Ty chrapiesz? Ty nie chrapiesz głośno, tylko ty tak dziwnie, bo ty nie chrapiesz takim głębokim. Ja pamiętam, jak w Stanach ty gadałeś do mnie przez sen, więc straszniejszego chyba mnie nie spotkało, jak w środku nocy ktoś zaczyna do ciebie, ej! Ty doświadczenia, tak jak regularnie, sportu nie uprawiasz? Nie. Aczkolwiek miałem kiedyś styczność, ale to było parę lat temu i no, jakby to powiedzieć, no nie, że zapomniałem, tylko coś zostało, nie, ale nie tak... Dobra, nie, kiedy się zaczyna coś Polski, dziać? W boksie. I jak ostatnio. To jakieś tam robić sobie progresy, chciało. Żeby zobaczyć jak wszystkim zrzece. I to dzieć. Pierwszą paczkę, jaką otwieramy, to jest od DBX Bushido, naszego sponsora, który dał nam sprzęt. Ochraniacze na zęby, tak, owiki, na genitalia, sektory. Ta marka ma bardzo, bardzo dużą ofertę ma. Jak byłem na ich stronie, no to naprawdę mieli tego sprzętu co nie miara. Popu. To wy, dawajcie. Mega. Ja lubię oglądać te zablokowania. Tak. O, ale elegancko. To jest tarcza do kopu. Tak, mamy kaski, mamy rękawice, pałki, mam paski. Jeszcze napiszcie z Bushido za to. Wow, my god. Tu dostaliśmy białko, oczy wspaka. Bardzo. Tak. Białka. I nam będzie to opakował za przeproszeniem do ryja. To jest no suplina. Hopla! To padać, idziemy na trening, pierwszy. No, ale... Witam na obozie przygotowawczym, gdzie będziemy przygotowywać elfy Świętego Mikołaja. Przyjechałem z Krakowa, jestem trenerem przygotowania motorycznego. Filip Warchał, witam. Pracujesz już od jakiegoś czasu z Mini-Majkiem. Na pewno dla ciebie jakby praca z osobą niskorosłą była jakimś wyzwaniem, nie? Jest to duże wyzwanie, bo chcąc nie chcąc na co dzień mam styczność z osobami normalnego wzrostu. Anatomicznie no, jest całkowicie inna praca. Jestem Przemek. Nie, przyjechałem z Krakowa, z Majkiem na obóz, na kamp, mini kamp. No i co, jestem trenerem sportu walki, stójkowych bardziej przede wszystkim. No i co, będę prowadził zajęcia tym małym byczkom. Fajne. Można przekładać od 1 do 1 niektóre ćwiczenia, ale nie zawsze to ma sens i nie zawsze to idzie zgodnie z planem. Czasami pojawiają się jakieś bóle, w szczególności w ramionach, w stawie ramiennym, bo mają ograniczenia ruchowe, jeśli chodzi o uniesienie. Czy jest to jakiś mega trudny wysiłek dla mnie? Myślę, że sama przyjemność. Będziemy dzielić raczej grupy na pół, powiedzmy 3 na 3. Przemek będzie się zajmował i tarczował jednych, ja będę tam, powiedzmy, przygotowywał drugą połowę. Nie będzie wyzwaniem? Myślę, że nie. Nie myślę, że dam. Jak pierwszy trening na wysokościach? Dobrze, bardzo. Jestem zmęczony, bo nie trenowałem trochę czasu, ale jest dobrze. Jutro będzie dopiero trening na wysokościach. Mamy pierwszego grilla wspólnego. Mam taki bardzo fajny, ładny basen.
który mogę ci pokazać. Mam tobie widzu pochwalę. Tak, to się prezentuje, ale to już zobaczymy. W pierwszym treningu zobaczymy. Trzy. Seberka, gdzie są, już wrzucili dwie osoby. Tak nie było okazji. Z Lego to po prostu. Ja niestety będziemy się coś widzieli z GoPrem. Może uda. Fajne. Gdzie masz małego? Że tam w tym domku mieszkałem jakieś dupeczki i dzisiaj musimy wypuścić naszego zwiadowcę, specjalistę od zadań tutaj specjalnych i on zrobi rozpoznanie. Co tam jest? Los Bombelos. Zobaczymy, na nam zobaczymy. Rodo, a nie Fredo. Freda to se może zmartwić. Fredo, a to jest taki szczyt. Frodo, a nie Fredo. Freda to se może zmartwić. Chciałem się zaangażować, że chciałem zobaczyć, jak, czy uda mi się wejść na górę, ale no niestety po paru metrach, no tam niecałych 500, mówię sobie, że jednak no nie do końca, więc nie ryzykowałem, bo wiadomo, że mam pewną chorobę, której też nie pozwala mi, dlatego nie zaryzykowałem. Moje wyjście w górę podobało mi się znakomicie, ponieważ od jakiegoś dłuższego czasu zamierzałem wyjść z góry. Miałem jakiś cel wyższy, chociaż to Bukowo Berno też było fajnym, przyjemnym, no bo zawsze tam dużo kroków narobiliśmy, no i przede wszystkim fajne widoki, tak wyjść na górę i takie zachwycenie, że polskie góry to są, nie, polskie Bieszczady. Po prostu fajnie, przyjemnie było. Jaki był najwyższy szczyt, jaki zdobyłeś? Najwyższy szczyt, jaki zdobyłem, to była Śnieżka. I jak oceniasz, jak sobie porównujesz dzisiejszą trasę? Porównanie do Śnieżki była lajtowa, bo w miarę szybko zrobiliśmy, co prawda. No, byliśmy blisko szczytu, ale do końca, bo czas naglił, więc nie mogliśmy tego, ale byliśmy bliżej niż dalej, więc... Ale w porównaniu do Śnieżki, wiadomo, nie było takiego jak tam, że to nie była całodniowa wyprawa. Chodzi tam na górze, bo tam taki mały, agresywny pijem lata i gryzie po kostkę. Tak? Proszę na niego uważać. No jakby podchodził, to jak niedźwiedź, jak i w nogi. To nawet też mówi. Będzie co wspominać na starość. Bukowe berdy zaliczone. Tak. Czas elegancki, więc... Teraz musimy odebrać Froda z hotelu, bo został tam i jesteśmy bardzo ciekawi, co tam się wydarzyło, co on tam mógł odwalić. Dzień dobry. My dziecko przyszliśmy odebrać. Grzeczny był? Byłem grzeczny, zawsze jestem grzeczny. Ja tylko jestem niegrzeczny po 22. Pani recepcjonistka, fajna była? Tak, pozdrawiam ją serdecznie. Jak długo myślał? To nie było pytanie na poważnie. No nie, no też tak myślałem. Miło mi pana poznać. Jestem naczelnikiem, Krzysiek do mnie normalnie mówcie, bo na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze. Jesteśmy trochę zmęczeni, ale mamy... A widzisz, dziękuję bardzo. W końcu ktoś pamiętał. Ale ma tak samo na imię. Mamy dzisiaj widzisz. Wszystkiego dobrego. To jest takie typowe nasze miejsce pracy, dyżurka. Rzut oka może powiedzieć, że wiele w niej nie ma, ale co jest? No jest przede wszystkim łączność. Łączność mamy i na samą, no tam z góry bardzo się zapomniałem się jedna scenka z pewnego filmu. Najważniejsze. Ja wiem, co to jest. Tak. Normalnie. Tak. To jest chuj. Mocny ten. Pokażę wam, jak to się nazywało. Oh. Who the fuck are you? Who are you? I'm a freaking boyfriend, asshole. That's cool, bud. I'm your man friend. Dude, don't push me. Don't push me. Don't say anything. Two Budweiser. Keep the change. Thank you, dear. Cheers. Cheers.
Czekajcie, podgłosić wam mogę? Tara! The fuck you doing? What the fuck? Who the fuck are you? Who are you? I'm a freaking boyfriend, asshole. That's cool, bud. I'm your man friend. Dude, don't push me. Don't push me. I'm not even touching you. You know, fuck both of you. Fuck both of you. So, he and I are taking a break. No. Right in here. Right in here. So, fuck you. Fuck you. Yeah, I told you to get the fuck away. Don't push him, man. Stop. Get your hands behind your back!